wiadomo, że szydełko jest włóczkożerne. Niam, 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 niam. Będzie jakiś w ogóle... Nieważne. Never mind, nie zwracaj się tu uwagi. I ja pomyślałam, że one chcą mi sprzedać jakiegoś Thermomixa. Czego ja zmierzałam? A, już wiem. Cześć, ja mam na imię Małgorzata, a to jest Rysioblog. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym pokażę, co wydziergałam i pokażę, co mam na drutach, a w dalszej części pokażę Wam połowę nagrody rocznej w rozdaniu i opowiem o moich planach targowych na resztę roku. Rozgoście się i zapraszam. Mam tutaj przygotowany taki stosik z ubraniami, z rzeczami, które skończyłam. Najpierw pokażę Wam coś, co już kiedyś Wam pokazywałam, jeszcze było w trakcie robienia. A mianowicie jest to chusta, moja pierwsza chusta na szydełku, ze wzoru Sis od Sis Homemade. To był darmowy wzór. Opowiadałam Wam, jakimi kryteriami się kierowałam przy wyborze tego wzoru. Chciałam, żeby był darmowy, bo to była moja pierwsza chusta i żeby był łatwy i żeby wyszła jak największa. Bo to był taki, to było chyba 800 metrów, jeśli dobrze pamiętam, tego motka. I to jest motek z Hobby 100% bawełna, Hobby Sultan. Wszystkie linki oczywiście będą w filmie, w opisie filmu, gdyby ktoś chciał sobie kupić taki sam. Ale oczywiście polecam kupować na promocji, będzie. Tak wygląda pięknie. W kolorach wszystkich wakacyjnych drinków. Od prosecco i szampana po aperolka i jakieś jeszcze inne. Ona jest taka jasna, nie jest taka nasycona, jak tutaj pokazuję, aż taka. Taka jest jasna, jak widzicie. Muszę powiedzieć, że bardzo fajna była, chociaż nie wiem, czy to ja nie mam pamięci, bo jakoś nie mogłam zapamiętać tego wzoru, bo tam się robi początek, powiedzmy tam, nie wiem, do któregoś tam 15-16 rzędu i potem się już powtarza cały czas 10-16, czy tam... W każdym razie połowę tej początkowej sekwencji się potem cały czas powtarza. I powiem Wam, że ja nie wiem, nie byłam w stanie tego zapamiętać. Cały czas musiałam patrzeć we wzór. Także jak ktoś jest w stanie zapamiętać taki wzór, to ja szczerze gratuluję, bo ja nie byłam. Tak się prezentuję, tak Wam macham tą chustą, ale naprawdę tutaj nie ma co dużo mówić. Jeszcze Wam czubek pokażę, bo ona ma takie fajne zakończenie tutaj. Coś mi się wygniótł ten czubek. A prasowałam przed filmem. O! Lepiej? Lepiej. Taki malinowy, bardzo ładny kolor. Opowiadałam Wam, jak chciałam zakończyć już tą chustę, bo byłam zdesperowana, bo nie miałam nic na głowę na Lanzarote, ale całe szczęście tego nie zrobiłam. Jest cała, jest piękna, owinę się nią. Zobaczycie. O. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego szurania w mikrofonie słychać. I od tego momentu mogę już prowadzić odcinek w mojej chuście. Dobra, no nie będę się rozwodzić nad tą chustą. Jest to jest. Zrobiłam, mam ochotę na kolejne, spodobało mi się, polecam i darmowy wzór, i włóczkę jak najbardziej też. Nic dodać, nic ująć. A jeszcze numeruję te moje udzierki, żeby było wiadomo, jaki to jest numer i ile ich zrobiłam. I z tego, co pamiętam, to ostatnim razem skończyłam na 6, więc jeśli się nie mylę, to to jest 7 i czas na 8. 8 udziergiem będzie coś, czego nie zmierzę teraz, dlatego że jest za ciepło. Ta-da! Uwaga, pokazuję. Ja jestem duża dziewczyna i zrobiłam duży sweter. To jest sweterek dla mnie. I zaraz Wam opowiem, w jakich okolicznościach powstał, tylko Wam najpierw pokażę, jak się prezentuje. To przechodzenie kolorów to jest oczywiście naturalne. Natomiast z tej strony ten sweterek był, on był ze względu na swoją konstrukcję tak robiony, że od dołu, potem dotąd, i potem już nie pamiętam, jakoś to tak było robione, nakombinowane to było. No i to tak się prezentuje właśnie. Mogę wstać i tam zaprezentować, tylko trochę skrzypi mi krzesło. O, tak to leży mniej więcej. Bardzo miękki, bardzo ładnie się układa do figury. Co to za sweter? To jest sweter, który powstał w kalu Jagody, Jagoda Decat. I sweter się nazywa Everyday Sweater. Jagoda, Jagoda Decat zorganizowała kal pod hashtagiem Zróbmy Razem Everyday Sweater, z którego dochód właśnie szedł na zbiórkę prowadzoną przez męża Oli na jej rehabilitację. Było tam kilka możliwości i zrobienia rękawów, i kilka możliwości zrobienia dekoltu, więc nie każdy sweter wygląda tak. Dodatkowo była bardzo duża dowolność, jeśli chodzi o włóczkę.
jedynie ograniczał nas rozmiar drutów, więc ja sobie wybrałam włóczkę taką, jaką miałam już w swoich zapasach. I jest to Poema Alpaka z firmy Lines du Nord, ze sklepu Biferno, w tym właśnie takim kolorze limonkowo-brązowym. Taki jest jeden motyw. Od limonkowego, ale pokazuję z tej strony. O, właściwie to dotąd można zobaczyć, bo tak się układał jeden motek, potem się już zaczęły komplikacje z rękawami. Ale ten jeden motek właśnie przechodził tak. Z jednej strony był zielony, taki limonkowy i potem był pomarańczowy, coraz bardziej pomarańczowy, rudy, aż się skończył na takim najciemniejszym brązie. I dodałam oczywiście drugą część, ale to też była kombinacja, bo było dodawanie oczek na rękawy, potem z kolei tutaj musiałam poszerzyć trochę ten rękaw, bo oryginalnie troszeczkę był za wąski na moje ręce. I dodawanie jeszcze takich ozdobnych zaplotek tutaj, poprzez redukcję. O, tutaj taki grzbiet takiego dinozaura wyszedł trochę. Ten sweter jest na maksa wygodny, mięciutki i jak ten kal był 2 czy 3 miesiące temu, to ja byłam pewna, że ta włóczka nie gryzie. Wtedy mierzyłam i nie gryzła. Natomiast zmierzyłam ją dzisiaj, w lipcu i myślałam, że się zadrapię. Tutaj, właśnie na wysokości, pod dekoltem, o w tych miejscach, jak się zaczęłam drapać, jest po prostu za ciepło na tę włóczkę. Szczegóły dotyczące tego, jaka to jest włóczka, napiszę Wam tutaj na ekranie, bo już teraz nie pamiętam. To jest alpaka plus wełna plus nylon. Coś takiego. To jest oczywiście już wyprane, zablokowane. Próbka prawie w ogóle się nie zmieniła. Także tak jak skarpetkowa z nylonem, tak ta praktycznie nie zmieniła nawet o pół centymetra w swojej próbce po praniu. Ja rozrobiłam rozmiar XXL, czyli wybrałam największy z tej rozpiski Jagody. I jest to na mnie dobry sweter, taki komfortowy, nie opina się i jest bardzo przyjemny. No i tyle Wam powiem. Robiłam go ile? 3-4 tygodnie, ale nie codziennie. Dlatego, że ten kal był zorganizowany tak, że co tydzień przychodziła część tego swetra do zrobienia i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo mniej więcej wszyscy byli na podobnym etapie. I wszystkie pytania i dyskusje, jakie były w kalu, to mniej więcej były na podobnym poziomie. Można było skorzystać z tej wiedzy. Bo jak byłby wzór dany cały, nabiera cię na ściągacz, a tam już ktoś pyta o zwiększanie pod pachą, albo nie wiem, wykrój pary, albo cokolwiek tam innego. Okej, teraz Cię nie interesuje ta wiedza, ale może to jest coś przydatnego, co się przyda później, ale potem już tyle przeleci w tej konwersacji, że się nie dowiecie, jak będzie trzeba znaleźć odpowiedź na dane pytanie, to już nie znajdziecie tego. I Jagoda sobie jakoś tam podzieliła ten wzór na 4 równe części i dobrze to przemyślała, ten kal i wydzielanie nam tych części, bo dzięki temu naprawdę się fajnie pracowało nawet w tej grupie kalowej. Ja specjalnie robiłam komfortowy taki długi zapośladki, żeby to nie było jakieś takie przykrótkie coś, co ja rzadko włożę, tylko jest naprawdę miękki, ciepły i taki cozy. A, jeszcze ilość włóczki. Jeśli chodzi o ilość, to zużyłam 4 motki, ale spokojnie można było to zrobić z 2, no bo ja robiłam podwójną nitką, a zrobiłam podwójną nitką dlatego, że wyznacznikiem była grubość drutów w tym wzorze. Ja nie chciałam zmieniać tego wzoru, a ta włóczka była chyba na 5 mm. Ja po prostu wzięłam podwójną nitkę i zużyłam po dwa motki podwójnej nitki. O, tak Wam powiem. Tak mniej więcej do pachy, dotąd, był jeden motek, czyli 2. Jeden, czyli 2. No i tak mniej więcej od pachy na rękawy i na górę i zostały resztki, ale naprawdę resztki, takie, że już nic z tego nie będzie. Resztki takiej ciemnobrązowej mi zostały. I bardzo się cieszę, że ta ciemnobrązowa tutaj była, bo podobają mi się te końcówki na rękawach. To udziel numer 8. Dziękujemy Panu. Alpaczka se fruwa, powiem Wam, aż mi się kasłać zachciało. A to nie koniec kudłaczy na dzisiaj. Ale póki co przechodzimy do skarpetek. Oto i one. Skarpetki śniadaniowe. Dlaczego tak mówię? To jest udzierg z włóczki i zaczęty drutami Moniki, matki przełożonej, która to zlitowała się nade mną, już opowiadałam tę historię. Raz jechałam na spotkanie dziewiarskie w Krakowie na jedno z tych śniadań, takie, które były zimą, wiosną jeszcze. I zapomniałam robótki i napisałam w tramwaju, żeby ktoś mi coś przyniósł. No bo jak to tak siedzieć z innymi dziewiarkami, z gołymi rękami po prostu. I Monika wzięła mi jeden motek swojej włóczki,
druty i mówię, no dobra, coś zacznę. Obok mnie siedziała Marta, która robi skarpetki i podsunęła mi wzór na skarpetki, które ona sama robiła w ramach kalu charytatywnego. Drugi raz, bo mówię, kolejnym kalu, też dla Oli. I ten kal organizowała Ewa Jasionowska, Ludwi Label. Więc wpłaciłam oczywiście na tę zbiórkę Oli 25 zł za wzór. Była taka bardzo spontaniczna decyzja, bo Marta akurat siedziała obok mnie i zaczęło się od tego, że miałam sobie zrobić jakieś skarpetki z głowy albo tak jakieś ze ściągacza, coś. Cokolwiek nabrać, żeby nie siedzieć z pustymi rękoma. I Marta właśnie siedziała koło mnie i mówi, patrz, ja robię tutaj takie fajne skarpetki. No i tak jak zaczęłam, to od spotkania do spotkania w domu one leżały cały czas. I brałam je na jedno śniadanie, drugie, trzecie, w końcu zaczęłam je nazywać skarpetki śniadaniowe, bo bardzo duże przerwy czasowe były między robieniem i dopiero jakoś 2 tygodnie temu, jak zamknęłam pierwszą, to zaczęłam szybko robić drugą, no bo uznałam, że nie będę robić kolejne 3 miesiące drugiej skarpetki, a ponieważ to jest merino z bambusem, właśnie ta włóczka, którą przyniosła mi wtedy Monika, to jest flotte zocche, merino bambus, to jest 50% merino, 25% bambus i 25% poliamid. I to jest taka jakaś średnia odsłona tych włóczek. Więc uznałam, że jak już jest to lato, to siądę i skończę te skarpetki, tak? A jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Zaczęłam tę skarpetkę robić na siebie. No i okej, no nabrałam na siebie, na mnie wchodzi. Ale przy okazji raz coś mnie tknęło i wsadziłam ją na stopę mojemu mężowi, jak siedział przed telewizorem. I okazało się, że na niego też pasuje. Wsadziłam mu tę część, tak, żeby sprawdzić, czy mu przejdzie. Wtedy miałam tak zapięte zrobione. I włożyłam na niego i okazało się, że pasuje. I pociągnęłam potem tę stopę i zrobiłam dla niego te skarpetki. Dlatego, że on właśnie lubi takie cienkie na lato, a jeszcze któregoś dnia mi powiedział, że po prostu wyjdę z siebie. Powiedział mi, że on sobie musi kupić kilka par letnich skarpetek. Także jak ja to usłyszałam, to wpadłam na pomysł, żeby mu przełożyć przez piętę tę skarpetkę. Przełożyłam, przeszła, mimo że to jest tam taki rozmiar niby jakiś środkowy na mnie. No i po prostu pociągnęłam długość tej pięty i zrobiłam jemu. Druga jest inna trochę, to znaczy inna trochę, bo się inaczej układa włóczka. Widzicie, tutaj jest tak o, szary, granatowy, jakoś o tak tutaj idzie, o tak. Więc początek jest jak na mnie, z kolei tutaj jakoś luźniej nabierałam, niby tyle samo oczekam, ale luźniej. W środku ma ściągacz, który jest tutaj tak podebrany i on sobie tak tutaj niby pracuje, ale tak otula kostkę i tak się prezentują. Pokażę Wam tu z bliska. Tutaj są takie trochę luźne, ale na chłopską nogę spokojnie. To nie jest jakaś nastolatka, wiecie, z nóżką gazeli, tylko męska stopa. I tak się prezentuje. One są takie mięciutkie. Oczywiście zostały wyprane i zablokowane na blokerkach. I teraz są takie piękne i takie leciutkie, takie no naprawdę. Ewa zrobiła kawał roboty. W ogóle chciałam powiedzieć, że napisałam do Ewy, bo ona ma taki pseudonim na Instagramie, Ludwi Label. I ja nie wiedziałam, jak to się czyta. Zawsze jak z koleżankami rozmawiałyśmy, te skarpetki tej, wiecie, tej Ludwe, coś tam, nie? Okazało się, że... I w końcu wszyscy mówili tak, tej Ewy. Więc napisałam do niej, to się czyta Ludwi Label i... No i teraz już mamy jasność. Po tej przygodzie ze skarpetkami Ewy śmiem podejrzewać, że nie jest to ostatnia przygoda moja z jej wzorami. I zauważyłam, że u niej na profilu jest dużo takich krótkich, właśnie takich shortisów i to jest totalnie coś, co teraz ja latem lubię robić. To jest fajne, zaraz w przeciwieństwie do innej skarpety, którą Wam pokażę. Z którą się chrzanie od stycznia, ale to jest właśnie taka różnica, że te się robi szybko, przyjemnie i bez wysiłku, że tak powiem. Effortless jest takie słowo w angielskim. Bezwysiłkowo. Zobaczcie na to. Tu na długość, ale tu porównajcie sobie z tą skarpetą. Zaraz będę Wam całą pokazywać. To są skarpetki walentynkowe. Ale długość stopy jeszcze ok. Natomiast tutaj to jeszcze drugie tyle jest, praktycznie jeszcze drugie tyle. Jeśli chodzi o motek od Moniki, to zostało mi jeszcze pół. Także niewykluczone, że zrobię jeszcze jedną,
taką samą parę, albo wykorzystałam ją na skarpetki jakieś inne dla kogoś innego. To był ucierk numer 9. Teraz czas na coś letniego, coś co już miałam na sobie, a mianowicie top autorstwa kooperatywy dwóch projektantek. W tym wypadku autorką tego wzoru jest Daria. Kooperatywa nazywa się kroszetki.pl i to są dwie projektantki, które tworzą ubrania z myślą o mamach i córkach, o wszystkich pokoleniach i o wszystkich rozmiarach. Od najmniejszych dziecięcych po największe dla dorosłych. I ja mam tą przyjemność, że testuję w tym wypadku największe wzory, największe rozmiary, przepraszam. I tutaj mamy top, który się nazywa Falwanka. Jest to top z bawełny, lnu i wiskozy, a mianowicie z włóczki Bell od Dropsa. Na szydełku oczywiście. Nie wiem, czy to było powiedziane. Na dole ma falwaneczkę. Z tyłu wygląda prawie tak samo, aczkolwiek ja z tyłu powinna być jeszcze ta falwanka, ale ja jej nie zrobiłam, bo się bałam, że nie będę odróżniała tyłu od przodu. Więc ja jej po prostu z tyłu nie zrobiłam i w ten sposób wiem, że to jest tył. Tutaj jest wiązane totalnie do dopasowania, czy chcemy mieć wyżej dekolt, czy niżej. U mnie taką granicą komfortu jest tutaj to miejsce, taki się zaczyna przedziałek w biuście, ale wiadomo, każdy ma tą granicę gdzie indziej i niech sobie nosi tak, jak mu się podoba, niezależnie od wieku czy rozmiaru. Więc jedni wolą nosić aż pod obojczyk, inni wolą z dekoltem. Ten top właśnie temu służy. Pozwala na taką dowolność. Chciałam Wam powiedzieć też, że ta włóczka Drops Bell, nie sądziłam, że ona nie wchłania tak dobrze wody. Co mówię jako plus. Dlatego, że oblałam się, będąc w niej, oblałam się 3 razy wodą. Miałam nieszczelną butelkę. I za każdym razem, mimo przejechania dłonią w ten sposób, ta woda spłynęła. Jak po parasolce. Nie wchłonęła się. Nie było ciemnej, mokrej plamy po wodzie. Zwłaszcza, że ta bawełna była już po praniu. Byłam w szoku i to mówię jako pozytyw tej włóczki, no że się nie robiły plamy po wodzie, ani po pocie też. Było 30 stopni tego dnia, jak miałam ten top. Okej, są to duże dziurki i te dziurki prawdopodobnie mnie uratowały tego dnia, że mi pot nie spływał po plecach, ale też bardzo komfortowo się czułam. Nie byłam w ogóle prawie spocona w tej bluzce. Chwalę sobie i jestem mile zaskoczona, że ten dropsik taki jest przyjemny do noszenia. I teraz Wam jeszcze powiem, że na tym spotkaniu robiłam kolejną rzecz z Dropswell i miałam ze sobą. I nasza koleżanka Monika, zwana Monem, miała ze sobą linę od Sadnesgar. I te włóczki mają dokładnie ten sam skład. Bawełna, wiskoza i len. I te same proporcje. Więc teoretycznie można byłoby powiedzieć, że to jest to samo. Ale to nie jest to samo. Uważam, że Bell jest świetnym zamiennikiem linę, ale czuć w rękach, że to są dwa różne produkty. Mogą mieć ten sam skład na etykietce, ale są inaczej skręcone, to po pierwsze. W dotyku i w przekroju Bell wydaje się grubszy i bardziej sztywny. Nie wiem, czy to jest kwestia tego lnu, albo czy Sadnesgar w jakiś sposób przetwarza linę tak, że na przykład ten len już jest wcześniej zmoczony i jest miękki, ale finalnie motek liny jest o wiele delikatniejszy, o wiele bardziej miękki niż dropsa. I nie da się pomylić tym włóczek, według mnie. Po prostu, jeśli komuś zależy na cenie i niedrogiej alternatywie i fajnym składzie, spokojnie może robić z Dropswell. Jeśli komuś zależy na powiewie luksusu, na tym, żeby ta włóczka była taka idealna, od A do Z, bez jakichś tam supełków, żeby była mięciutka, żeby ta dzianina była wyjątkowa, spokojnie może sięgnąć wtedy po Sadnesgar. Ja teraz ze względu na to, że testuję dla kroszetek, to używam Drops Bell i jestem z tego zadowolona. Ale myślę, że jakbym robiła kiedyś docelowo dla siebie na następne lato, to chętnie skorzystam z liny. Też sobie pomyślałam, że jeśli będę robić na szydełku, no to wiadomo, że szydełko jest włóczkożerne. Niam, 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 niam. Zwłaszcza XXL. Dlaczego nie użyć dropsa? Natomiast jakbym sobie robiła już taki naprawdę zwiewny topik, leciutki, delikatny i mięciutki na drutach, to spokojnie mogłabym sięgnąć po linę, wiedząc też, że zużyję mniej motu. Na ten top zużyłam 6,5 motka. Mam nadzieję, że to nie jest tajemnica, bo to było w ramach testu. A kupiłam te motki na promocji po 8,50. 50 kilka złotych wyszedł mnie ten top.
z bawełny, wiskozy i lnu w moim rozmiarze. Jeszcze raz pokazuję. Kolor, jak to w dropsie, to jest w ogóle never ending story, nazywanie w dropsie. To jest, uwaga, róża migdałowa, jakby kogoś interesowało. Lody kakaowe 1990 rok, nad Jeziorem Białym w Okunice. Jak ktoś tam był albo mieszka w okolicy, to pozdrawiam. Moje pierwsze kolonie letnie to były w Okunice nad Jeziorem Białym. I to jest koniec, jeśli chodzi o zrobione rzeczy. I teraz wam pokażę, co mam teraz na drutach. I w sumie robię to dla siebie, bo bardzo mi zależy na tym, żeby coś w końcu skończyć. Dobra. To te nieśmiertelne skarpetki walentynkowe. Obiecałam wam w ostatnim odcinku, w którym pokazywałam udziergi, że następnym razem, jak będę pokazywać tę skarpetę, to będzie skończona. Dotrzymuję słowa i powiem wam, że tylko to mnie motywowało, żeby kontynuować tę skarpetę. I skończyłam ją. Trochę schrzaniłam, ale to nie pierwszy, nie ostatni raz, więc się tym nie przejmuję. Nie jest jeszcze zablokowana, dlatego że czeka na drugą. Nie będę tego prać osobno. I to jest rzecz, na której ja się uczę robić żakard. I zobaczcie, jak tutaj robiłam, tak wyglądało całkiem ładnie, ale wydawało mi się, że jest jakiś taki ciasny. Chociaż mam mężowi zmierzyłam i przechodzi mu i nawet dochodzi ładnie do na łydkę i nawet tam wyżej na łydce, bo one są strasznie wysokie te skarpety. I nawet tu nie są za ciasne już na tej wysokości łydki, także spoko. Tutaj już wam pokazywałam, że taki mały fuck up jest, bo zmieniałam druty z jednych na drugie i wpadłam na pomysł, że po co mam na sucho przekładać, skoro mogę zrobić rządek prawych oczek, ale nie pomyślałam o tym, że przecież to jest żakard i ten rządek się zamieni potem w czerwony pasek. No więc mam tutaj taki czerwony pasek. To za tą piętą leżało. I jak wróciłam do robienia, teraz wam pokażę, jaka jest różnica, to zaczęłam coś kombinować, żeby było luźniej. I teraz ta część wyszła mi taka pofałdowana i taka pomarszczona i dużo luźniejsza. Dlatego, że tutaj zostawiałam dużo dłuższe nitki. Tutaj tak aż przytrzymywałam palcem i zostawiałam. I znowu przytrzymywałam palcem, żeby było jej tak więcej. I robiłam dalej. I w wyniku tego, w tej części, te serduszka, tego nawet tak nie widzicie, ale na żywo jest o wiele gorzej niż to widać w kamerze, są takie pomarszczone i takie biedne. Te wyglądają ładnie. Zobaczcie, nie wiem, czy będzie tak dobrze widać w kamerze. Ale te są takie pomarszczone, takie trójwymiarowe, takie bidne, takie jakby już przeżyły trochę. Chyba, że one dopiero po rozciągnięciu będą ładne i okrągłe. Te są od początku ładne i okrągłe. No i zamknęłam tę skarpetę. Trochę się pomyliłam w palcach. To już drugi raz, bo tu w jednej też się pomyliłam w palcach. Te palce nie są tak dokładnie tam, gdzie powinny być, tylko są tak parę oczek przesunięte. Tak, no z pięć oczek może. Ale mój mąż to mierzył i mówił, że jemu to w ogóle nie przeszkadza. Zwłaszcza, że ta skarpeta jest taka duża, więc już nie będę robić dramatu. Słuchajcie, takie rzeczy się zdarzają. Komu się mają zdarzyć, jak nie mi? Ja tych skarpet jeszcze tak dużo nie zrobiłam. A chciałam wam pokazać, jak już wam pokazuję te krzywo zrobione paluchy, ale to nie o to chodzi. Jaka ładna jest ta włóczka. Ona jest nie dość, że z włoskiem, ale największą przyjemność sprawia mi, jak sobie przerobię te piegi rude. Jak trafię na tego rudego piega, to mam z tego taką radość, jak małe dziecko. Zobaczcie z tej strony, też widać. Ona jest taka nakrapiana. O, jak trafię w tego piegusa, to jest taka radocha, jak zmiana koloru w kokoku. Przypominam, ale jeszcze będę pewnie 500 razy mówić, jak będę pokazywać te skarpety. To jest jawol. Jawol. A to jest jakaś fancy szmancy z Ameryki. Włóczka, którą dała mi Irena Moherowy projekt. Jako resztki. I tyle tych resztek jest, że nie dość, że zrobiłam skarpetę, to jeszcze zaczęłam kolejną. Ale już widzę, że nie starczy, także ta to będzie jakiś w ogóle... Nieważne. Never mind, nie zwracaj się tu. Jeszcze zaczęłam drugą, ale coś czuję, że się zaraz skończy. I to jedna się skończy i druga. Także ta skarpeta możliwe, że będzie w czterech kolorach, bo już nie będę dokupować specjalnie. Nie zależy mi na tym, żeby one były jakieś piękne, wystawowe. To mają być ciepłe. Skarpety męskie, zimowe, do siedzenia przed telewizorem. Mam zawsze zimno w domu, bo my nie dość, że jesteśmy oszczędni, to jeszcze lubimy chłodek. Czego ja zmierzałam? A, już wiem. Do tego, że mam dużo włóczek i te skarpety mają być miłe i ciepłe, a nie wyględne. To znaczy,
dobrze by było, żeby były wyględne, bo są cute, ale jak mi się skończą te kolory, to po prostu wezmę inne, takie jakie mam i będę musiała przełknąć to, że będą trochę inne. Pokazuję Wam drugą skarpetę i już nauczona doświadczeniem tej pierwszej robię i trzymam nitki w ten sposób, tak jak trzymam u góry tej pierwszej skarpety. Czyli tam, gdzie te oczka takie były, wydawało mi się, że są ciasnawe, ale za to były takie ładne i gładkie. I tutaj staram się trzymać w ten sam sposób. No niewiele jeszcze widać, bo tutaj dopiero pierwszy raz przejechałam cały ten wzór, a to jeszcze muszę powtórzyć 3 razy, zanim zacznę robić pięty. Także trochę mi to zajmie. Nie wiem, czy mam Wam coś obiecywać, bo tylko to mnie motywuje do robienia tych skarpet obecnie. To jest jedna z takich rzeczy, które mam do skończenia na teraz. Tych rzeczy będę miała 4 i to są 4 rzeczy, nad którymi ja będę teraz pracować, nie licząc testów. A o testa Wam zaraz opowiem. Jakiś czas temu, parę miesięcy temu, koleżanka Ewa zaprosiła mnie na kawę i powiedziała, że chciałaby, żeby kogoś poznała i że tam jeszcze ktoś będzie i też dziewiarka. I ja sobie wtedy pomyślałam, Boże, Ewa nie zna tej historii, więc usłyszy ją pierwszy raz. I ja pomyślałam, że one chcą mi sprzedać jakiegoś Thermomixa. Jakie było moje zaskoczenie, jak się okazało na tej kawie, że dziewczyny tworzą właśnie team kroszetki i chcą, żebym dla nich testowała te rzeczy. Więc ja jestem z tego dumna, jest mi niezwykle przyjemnie. Dziękuję Wam, że mi zaufałyście. I robię te rzeczy z przyjemnością. Jedną robię, kończę drugą i się już dopytuję, co będzie kolejne. Teraz Wam pokażę właśnie kolejną rzecz, którą mam na szydełku. W tej chwili będę robić top, który będzie miał takie falbanki na rękawach, albowiem nazywa się to motylek i tutaj będzie miał takie motylkowe rękawy. Na razie mam go tyle, jest to Drops Bell również. Tutaj tak dyndam tymi znacznikami, bo mam zaznaczone właśnie ramiona, bo wiedziałam, że jak zszyję te ramiona, to już nie będę wiedziała, gdzie jest ich początek, bo to jest niewidoczne wręcz tutaj, bo to było dołączane, więc mamy po prostu słupki za słupkami. Nie ma opcji się dowiedzieć, gdzie jest szczyt tego ramienia. Tak to jest ładnie przemyślane przez Darię. Moje znaczniki a propos Splotfestu to są właśnie znaczniki z firmy Księżycowe Łodki. To było super znacznikowe stoisko, to były takie słodkie rzeczy. Tutaj pokażę. No. To jest taki kotek w TV, a tutaj taki piękny różowo-kwarcowy koteczek. No urocze takie słodziaczki. Kilka dni i to skończę, ale wiem, że już będę robić kolejną bluzkę. Już wiem z jakiej włóczki i wiem, że też jest Drops. Właśnie zrobiłam zamówienie na kokonkach. Także rosną, rosną, rosną. Te osoby, które obstawiały większą liczbę, to mogły przez ostatni miesiąc drżeć. Mam na myśli konkurs roczny. Mogły drżeć, że nic nie robię, ale robię. Żebyście nie myśleli, robię. I pokażę Wam jeszcze, co mam na drutach, bo mam jeszcze jedną taką rzecz, z którą się chrzanie długo i nie pokazywałam Wam jej wcześniej. Jak mówiłam przy alpace, że to nie są ostatnie kłaki dzisiaj, to właśnie miałam na myśli to. I tu będę narzekać, uwaga, będę narzekać, żebyście mieli wyobrażenie. To jest dół kardigan. Włóczka, balerina chunky, mohair, sadne zgarn, czyli taki grubaśny mohair, powiadający 3 nitkom zwykłego moheru w kolorze tutti frutti. To jest akurat najfajniejsze w tej włóczce. Te ciapy to są po prostu boskie. Ona trochę wygląda jak brudna, bo ona ma taki kolor, to jest taki ciepły beż. Dobrze, że nie mam białej bluzki, bo przy białej to już by wyglądała jak brudna, a przy tej beżowej właśnie wygląda jak ciemniejszy beż. O! Idealną bluzkę sobie założyłam do pokazywania tego kardiganu. Ciapy, te kolorowe, to są znowu kolejne ekscytujące rzeczy. Bardzo fajne jest, jak jeszcze czasami jest tak, że mi się nakłada kilka kolorów. Że niebieski o żółty, albo zielony z różowym się nakłada. O, tutaj na przykład był tak, że był niebieski i różowy naraz. Natomiast ten kardigan przyprawia mnie o ból głowy, nie ze względu na włóczkę, bo włóczka jest super. Ma taki zapach. Wydaje mi się, że to jest mohair z wełny. To jest kardigan, który, jeśli ktoś oglądał mnie na Instagramie, to jeszcze robiłam na Wielkanoc, go dziubałam na Wyspach Kanaryjskich. Pamiętam, że ostatni raz go robiłam, w ostatni dzień kwietnia byłam u lekarza, w kolejce siedziałam takiej na NFZ, wiecie, 4 godziny i dziubałam go, już od tamtej pory się tak wkurzyłam, że go nie robiłam i dlatego on leży i nie przerasta. Wzór to jest taki kardigan z magazynu Rowan.
taki najprostszy kardigan z bąblami. Ale w tym wzorze nie jest napisane, jakim szydełkiem robić bąble. I trzeba było do tego dojść. Więc tak, na początku robiłam szydełkiem 3,5 czy 4. I wychodziły takie maniunie, takie maluteńkie, takie jakieś kocie jąderka dosłownie wychodziły. I one mi się wtopiły w ten kardigan, w tym dolnym rządku, o na przykład ten, zobaczcie. O ten mi się wtopił i jest normalnie płaski. Widzicie to? O. On prawie nie wystaje, musiałam go palcem wypchnąć, o, żeby on trochę wystawał. No to dobra, to wzięłam większe szydełko, piątkę. I te piątką wyszły takie trochę większe, ale nadal za małe. I się wkurzyłam i wzięłam szydełko 9. Takie grube jak mój kciuk. I okej, zaczęły wychodzić w końcu duże, dorodne te jąderka, ale niestety zaczęły się robić dziury. I co z tego, że mam ładny bąbel, jak teraz muszę zaszywać dziurę pod i nad bąblem. Jak mnie to zdenerwowało. I teraz już wiem, że jak skończę ten motek, następny jak zacznę, to muszę zacząć, przelecieć od nowa to, co zrobiłam, zamiast dołączać nitkę i pozaszywać, elegancko tam pooplątywać te dziurki. Czyli zrobić jakąś taką, wiecie, samoróbkę. Bo nie było tej informacji we wzorze, jak to zrobić. No zobaczcie, to rozciągam, wiem, że to nie będzie tak noszone, nie? Ale rozciągam, żebyście wiedziały, o co mi chodzi? Ja robię taki naprawdę duży rozmiar i taki oversize'owy, że on ma sobie tak spokojnie zwisać. On nie będzie się na mnie opinał. Ale no to nie powinno tak wyglądać, no. Przetestowałam już dwa rodzaje robienia tych bąbli. Oczywiście za pierwszy rodzaj to były trzy różne szydełka. Potem zaczęłam jeszcze inny rodzaj, ale mi nie wyszedł, nie podoba mi się. I od następnego rzędu tych bąbli, czyli właśnie już od tego, który będę robić, bo dajcie sobie przerwy, i od następnego rzędu, który będę robić z tymi bąblami, już będę robić według nowej, kolejnej instrukcji. I chyba to już będzie ostatnia. Niemniej jednak, zanim zacznę tę przyjemną część, to będę musiała poprzyszywać trochę, czy powpuszczać tutaj trochę tego moheru w te dziury pod bąblami, no bo to jest kolejne. Nie wiem, czy to jest to samo, co Wam pokazywałam, czy inne. To nie o tym marzyłam, tak Wam powiem. Używam już trzecich drutów przy tym swetrze. Ściągacz robiłam szóstkami i jest spoko, podoba mi się. Natomiast potem od razu się przesiadłam na siódemki, bo mi się tak wydawało, że będzie dobrze. I może Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę minimalną różnicę, że te pierwsze oczka nad ściągaczem są zbyt rozwleczone i są za duże. Dlatego nie miałam drutów 6,5 i kupiłam sobie druty 6,5. I robię nimi. Tamtego momentu. I jest spoko. Rozmiar ścieku mi się podoba. Natomiast druty są beznadziejne. Nie będę mówić, w jakim sklepie je kupowałam, bo to nie jest wina sklepu. Druty są po prostu beznadziejne. Są to Knit Pro Jador Cubics 6,5. Nowe druty. Kupiłam je specjalnie do tego kardiganu miesiąc albo dwa miesiące temu. I słuchajcie, specjalnie sobie kupiłam druty na stałej żyłce, żeby nie haczyły. Teraz pozwólcie, że Wam zaprezentuję. Patrzcie. To nie chodzi o to, że ja robię ciasno. Tylko, że tutaj, tu jest takie miejsce, gdzie zaczyna się drewniany drut i on ma większą średnicę niż ta metalowa nakładka. I na tym drewnie tutaj zatrzymują się włókna. I słuchajcie, o ile jeszcze te pierwsze wchodzą, o tyle to jest przepychanie i popychanie paznokciem i walka z każdym oczkiem w tych drutach. I to już jest dla mnie chore, bo rozumiem, że druty skręcane mogą tak chodzić, bo mam druty skręcane, które tak chodzą, ale ja nie mam w innych drutach takiego problemu. I tutaj jest co parę oczek. Nałożę te, co parę oczek i znowu jest wpychanie, po prostu popychanie pazurem, żeby przeszło przez tę barierę, o tutaj, nie wiem, czy to widzicie. O, żeby od tutaj na ten, o, w tym miejscu, żeby na ten drewniany element, na tę część właśnie na drut, żeby nadziać te oczka.
I tu jest walka po prostu w każdym rzędzie z tym. Oczywiście, można się do tego przyzwyczaić? Można. Robię mimo to. Ale powiem Wam, że nie polecam tych drutów i więcej ich nie kupię. I chyba już powoli zacznę naprawdę rezygnować z nich pro, bo ciągle mam z nimi jakieś problemy. A to mi się rozkręcają trójki metalowe, te Mindful. Bardzo lubię te druty. To, jak one są zrobione, jak ładnie po nich sunie materiał, ale co z tego, jak ta trójka mi się rozkręca dosłownie co parę oczek. Jedna jest ok, a druga jest z defektem. Inne są ok, bo mam cały zestaw taki z drugiej ręki i są spoko, nic mi się z nimi nie dzieje. Natomiast zaczęłam jakiś czas temu używać i tych ciału, i hiya na stałej żyłce i bardzo mi się dobrze pracuje, w ogóle nie do porównania. Tak samo Addi Unicorn, ok, tamte są tępe i nie lubię tych drutów, dlatego że są tępe, ale jeszcze im dam szansę. Natomiast nie spodziewałam się, że może być tak słabo wykonany drut na stałej żółce, bo to jest mój pierwszy drut na stałej żółce w Knit Pro. Kupiłam sobie jeszcze inne, już po tym, już takie, żeby dać ostatecznie szansę Knit Pro. Kupiłam sobie Mindful na stałej żółce i na razie jeszcze nie mam nic do powiedzenia, bo nimi nie przerabiałam. Znaczy robiłam tylko próbkę, ale i chyba było ok. Natomiast te druty nie polecam. Jak to jest zrobione, jak ta włóczka tu haczy, to nie powinno tak funkcjonować. Może jakbym nie miała porównania, to bym wiedziała, ale wiem, jak są łączone ciało, wiem, jak jest łączony hiya. Tam po prostu wchodzi jak masełko. Sunie po prostu, no to jak jedwab, tak? A to niestety jest trochę walka. I to zarówno jeden drut, jak i drugi. Ja chwilami też słyszę takie nadrywanie tego moheru. Takie, że ja przesuwam to oczko kosztem tych nitek moherowych. Takie, słyszę, wiecie, takie... Słyszę takie mikro naderwania też. No i nie wiem, chyba sobie kupię jeszcze jedne te druty przy następnym zamówieniu, te 6,5. Ale już nie z Knit Pro, bo już słowo daję. Nie, no mówię Wam, żeby Wam zaoszczędzić stres. Jak ktoś będzie kupował swoje pierwsze druty, to żeby wiedział, żeby... No, że te druty nie są zrobione tak, jak powinny. A jeśli chodzi o balerinę, to jest dopiero pierwszy motek. Jeszcze mi tyle go zostało, czyli bardzo niewiele. I jak go skończę właśnie, to zacznę odszywania tych dziur kolejnym motkiem. I wychodzi na to, że to jest bardzo wydajna włóczka i że tych motków, ja sobie kupiłam chyba 5. Prawdopodobnie nie zużyję wszystkich na ten kardigan. Chociaż jeszcze będą rękawy, one też będą duże. No dobra, może zużyję. Balerinę kupiłam u naszej dostawczyni krakowskiej Sadness Garn, czyli Kasi ze sklepu Strikka. To była przedostatnia rzecz, którą mam. Zaczęłam przygodę z rafią. Ostatnią sobotę byłam na szkoleniu, które prowadziła nasza koleżanka Olga, która wykonuje przepiękne rzeczy z rafii. Zrobiłam sobie kilka zdjęć w jej wydziergach i Ola uczyła nas samemu coś wydziergać z rafii. I uwaga, to jest głowa kapelusza. On się teraz wywraca w niewłaściwą stronę, bo to jest prawa strona i finalnie on będzie o tak. Tak, czyli tak, ale to jest ta ładna strona, bo to jest ta brzydka. I muszę Wam powiedzieć, że nie jest tak źle. Nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tej, że to jest ta rafia iskie. Prawdopodobnie tak, z tego co mówiła Ola. Ale ja się spodziewałam, że to będzie drama. Ile się naczytałam, że poranione palce, pokrwawione, pocięte, to, tamto, żeby obwijać jakimiś bandażami. Nic takiego, słuchajcie, się nie dzieje. I robiłyśmy to w grupie 10-osobowej i nic nikomu się nie stało. Rafia mięciutka. To jest takie śmieszne, bo to jest niby papier. Tam jest napisane 100% rayon, czyli wiskoza. Ale to jak się rozwinie, to jest... Oho, bardzo łatwo przerwać, to pierwsza cecha. Ale w dotyku trochę jak osłonka z parówki. Ktoś tak powiedział na warsztatach. I to było bardzo cenne spostrzeżenie, że to przypomina trochę osłonkę z parówki. Ale jest to pochodzenia roślinnego. 100%. Nawet jak jest napisane na opakowaniu. No i my taką... Właśnie tą rafią przerabiamy. Ola nas nauczyła, jak zrobić kapelusz. Ja jestem chyba ostatnią w tej grupie, w sensie najbardziej w tyle jestem z robotą, bo już część osób robi rondo. Ale w ogóle mnie to nie przeraża, dlatego że ja wiem, że ja robię rondo. I że jak się uczę, to potrzebuję więcej czasu niż inni, ale finalnie tak czy inaczej to zrobię. I ja myślałam, że to będzie takie twarde, jak takie podkładki pod herbatę albo coś. A to jest bardzo przyjemne.
To jest miękkie, plastyczne. No nie pokażę Wam tutaj, bo to wygląda na twarde. Ale to jest takie mięciutkie. Zobaczcie, jak to pracuje. Mój kolor Raffi to jest grain. Według mnie to on ma taki jakiś... To jest taki beż, ale podbity różem trochę. Ma takie nuty rose goldowe. Czyli mój ulubiony praktycznie kolor. W jednym motku jest 250 metrów i na mały taki kapelusz wystarcza, ale ja chcę taki być. Więc Ola, która zajmuje się również sprzedażą tej Raffi i dystrybucją, powiedziała, że będę potrzebowała więcej niż jeden motek. Ja jej oczywiście zaufałam i pod jej okiem robiłam. I tak, ja nie mam doświadczenia z innymi Raffiami. Ola nam o nich opowiadała. Nie wiem, czy z innych będzie tak łatwo robić. Na razie robię to, ale już widzę, że mi się podoba, że będę chciała próbować na przykład ten sam potem wzór zrobić inną Raffią z innej firmy, bardziej papierową, być może to tamte tak kaleczą palce. Zobaczymy, ale jestem bardzo dobrze nastawiona do tego. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba, natomiast to się robi inaczej niż zwykłym szydełkiem. Nie można tak machać bezmyślnie, tylko trzeba tam naprawdę... Potem już się wchodzi w ten tryb, natomiast to jest zupełnie inne machanie szydełkiem, przynajmniej dla mnie, niż na przykład przy takiej drop-spell. Tutaj trzeba patrzeć na to, co się robi. A, i tak mi wychodzą takie dziury, zobaczcie, że jest... Tutaj prześwit. Natomiast Ola robi tak, że jest jeden słupek obok drugiego. I ja usiłowałam tak zrobić, tylko mi nie wyszło. I to jest ostatnia rzecz, którą robię, czyli czwarta rzecz, którą mam w tym momencie na drutach lub szydełku. Wychodzi na to, że mam dwie na drutach i dwie na szydełku. I to będę robić teraz. Sięgnęłam szybko po woreczek, bo trzymam w nim nagrodę dla osoby, która zgadnie, ile udzielków zrobię w tym roku. Konkurs już jest zamknięty, to znaczy nie przyjmuję już nowych zgłoszeń. Więc osoby, które obstawiły wtedy w lutym, ci szczęśliwcy mają szansę na nagrodę. Oczywiście wygra tylko jedna osoba. I pokażę Wam, co nazbierałam teraz. Wszystko, co mam do tego momentu, mieszczę w takim woreczku. Bez ścieku się nie rusza. A, przepraszam, bez ściągi się nie rusza. To jest woreczek taki 100% bawełna ze sznureczkami. Ma oczywiście etykietkę, żeby nie było. 100% organic cotton. I tutaj jest znacznik ode mnie, który ja kupiłam. Kupiłam takie dwa. Jeden dla siebie, a drugi dla tej osoby. I to jest znacznik oczywiście Kotodynia, no bo jakżeby inaczej. W księżycowych motkach na Splotfestie, czyli w Dąbrowie Górniczej. Tam były takie piękne te znaczniki i właśnie Kotodynia wylądowała. Jedną wzięłam dla siebie, a drugą dla tego kogoś. Ten moteczek pokazywałam Wam w ostatnim filmie. To jest 100% Extra Fine Merino, farbowane w Czechach, pamiątka z Pragi. To jest jeden precelek. To jest moherek od Mani. Mania chomikuje. W takich papuzich kolorach. Szalonych. Zielone, żółte, granatowe, niebieskie. Tutaj już takie neonowe wręcz z tej strony. I to jest taki malusieńki, próbny, 25 gramów, 210 metrów, moherek. Proszę bardzo. I to kupiłam na Wool Fashion w Warszawie wiosną tego roku. W Dąbrowie za to kupiłam oprócz znacznika też ten super bambus. Podam na chwilę torbę, żeby Wam pokazać. Im bardziej go tarmoszę, tym bardziej się rozwala, więc już postaram się go nie wyciągać więcej. Ale to jest takie bambusiwo, zobaczcie, błyszczy się po prostu. Złoty, a skromny. Tutaj. W przepięknych kolorach, odcieniach, wszystkich stadiach kawy z mlekiem. Bo tutaj mamy od mleczka takiego, bo to nie jest biały, to jest już taki beżowy. I od mleczka coraz więcej. Coraz więcej kawy i coraz ciemniej. I tutaj jest już właśnie taki złoty brąz, a tutaj już jest taki ciemniejszy brąz. I to wszystko się błyszczy, słuchajcie. Powiedziałabym jak co, ale już nawet w moim vlogu nie powinny padać takie słowa, jak to się błyszczy, więc możecie sobie dopowiedzieć same. Przepiękny. To kupiłam w Dąbrowie na stoisku Mila Druciarnia. Ja w ogóle nigdy nic nie kupowałam w tym sklepie. To był mój pierwszy zakup. Ani online, ani stacjonarnie wcześniej nie kupowałam. I z tego co wiem, to się nazywa druciarnia Mila, a nie Miła Druciarnia chyba. Firma, która to wyprodukowała, to jest Stanley. I muszę powiedzieć, że było dużo fajnych bambusów. I one były naprawdę niedrogie. I to jest 100% bambus.
Także to jest na taki letni udzier. Staram się kupować na każdą porę roku. Następnie, to jeszcze z letnich, kolejny bambus z Colorido. No spójrz się na ten kolor. To jest w ogóle bardzo myląca nazwa. Cytrynowa lemoniada. Ale on naprawdę jest taki. Zresztą wiecie, to już na każdych targach to Colorido było. Z tym bambusem, to jest 100% bambus, ale zupełnie inny niż tamten. 1000 metrów, na druty 2-4, szydełko 2-4. Tutaj jest taki ptaszek na końcu. O. Wyprodukowane w Polsce. To ja bardzo lubię też ten sklep Colorido. Bardzo miło jest to zawsze obsługa, już Wam opowiadałam i ten pan jest zawsze bardzo miły. Pan mąż szwagier, bo on ma taką, bo tam są dwie siostry i pan, który tam sprzedaje, taki fajny, naprawdę fajny. I zawsze ma taką plakietkę mąż szwagier. Krzysiek? Jeśli nie przekręciłam, ale pan mąż szwagier naprawdę jest super i zawsze z przyjemnością kupuję w tym sklepie. Takich 8 cieniusieńkich niteczek tu jest. O, to czytałam się. Przepiękny, przepiękny kolor. I jak na razie zgromadziłam jeszcze tylko jedną rzecz. I to już jest taki drobiazg. To jest zestaw do spróbowania haftu i do wyhaftowania samodzielnie takiej serwetki z napisem Happy Easter, Wesołej Wielkanocy. I tutaj są takie kwiatki, jajeczka i dwa króliczki na listkach. I to jest cały zestaw taki próbny, kompletny. Tam są wszystkie kolorowe niteczki, tutaj Wam pokażę. Z tyłu są nitki, są igły, jest no wszystko, jest ta ściereczka. To jest do haftu oczywiście krzyżykowego. Oczywiście, ja nie znam żadnego innego. Więc nie będę zgrywać specjalistki, nigdy w życiu nie haftowałam, bardzo bym chciała spróbować. Ale boję się, że jak zacznę, to już będę miała druty, szydełko, haft, a jeszcze kupiłam maszynę do szycia. O tym Wam nie mówiłam. Ale kupiłam ją nie po to, żeby tam na niej szyć nie wiadomo co, bo jest takie maleństwo. Znaczy tak, no takie, o takie maleństwo, o takie. Może Wam pokażę w następnym filmie, bo już bardzo długo gadam. Kupiłam tą maszynę po to, żeby sobie po prostu zszywać i naprawiać ubrania. Nie po to, żeby tam tworzyć jakieś nie wiadomo co i żeby rozpoczynać następną pasję. Tylko żeby sobie naprawiać ubrania, ale nie zaczynam tego haftu, bo się boję, że bym miała kolejne hobby. Tyle na razie zebrałam. Dużo, niedużo zobaczymy. Będę jeszcze jeździć na inne imprezy. I właśnie a propos imprez targowych w tym roku, to najbliższe jakie się szykują, to we wrześniu, na początku drutozlot. I ja na niego nie jadę. Co roku mi nie pasuje ten drutozlot. Kolejny raz nie pojadę na drutozlot. Mam inne plany po prostu w tym okresie. Myślałam, żeby pojechać pod koniec września nad morze na Puch Festiwal, ale nie wiem, bo możliwe, że nie będzie nas dłużej we wrześniu. I to się jeszcze okaże. Albo jak wrócę z tych wojaży, to już będę miała to siedzieć tylko w domu. Albo nie będę miała pieniędzy już więcej na ten targi. Potem będzie Wool Fashion jesienny, ale się na to nie wybieram. Bieram się na Yarnfest. Tam ma być coś grubego. Ja czuję już, że to jest coś grubego. Nawet sobie już zarezerwowałyśmy nocleg z koleżankami. Bo ja coś czuję, że tam coś będzie. I już nie mogę się doczekać. A w międzyczasie raczej się nigdzie nie wybieram. A, wybieram się. Znaczy wybieram się. Zobaczymy. Bo nie ma jeszcze terminu. Ale czasami jeździmy do Wiednia. My rodzinnie. I może w tym roku uda się połączyć targi w Wiedniu. Z Krakowa do Wiednia jest bardzo dobre połączenie, leci się 40 minut. Tam już mam obcykaną komunikację miejską, już tam trochę się orientuję. A z tego co widziałam, to te targi są naprawdę w centrum miasta. Nie trzeba jechać gdzieś do jakiejś drugiej, trzeciej strefy, gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Nie wiem czy będą i kiedy, ale jeśli będą, to jeszcze taki zimowo-listopadowy pewnie to jest termin. Gdzieś między końcem października a końcem listopada zazwyczaj były te targi, więc może wyskoczę do Wiednia, ale tam też nie będą jakieś wielkie zakupy. Raczej postanowiłam, że takie świąteczne zakupy i zimowe i większy budżet przeznaczę na grudzień i na Wrocław. To będą takie zakupy na całą jesień, na całą zimę, jesień już będzie grudzień, na całą zimę, święta i wiosnę, aż zacznę robić letnie udzierki. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba to, co zebrałam. Jeszcze raz przypomnę. Hawcik, bambusik, drugi bambusik, merino w rozmiarze worsted, moherek. Czego brakuje? Brakuje tu jakiejś skarpetkowej według mnie. Brakuje też jakiegoś fajnego ręcznie farbowanego merino. Więc słuchajcie, muszę kończyć, bo już mi się skończyła pamięć do nagrywania. Także zanim mi przerwie znowu ten film, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Ja mam na imię Małgorzata, a to był Rysiok.